Sprawdźmy, jak gorące jest samo serce Krakowa. 46,5 stopnia. Cześć, dzisiaj jesteśmy w Krakowie, mieście, które do roku 2030 chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Mamy kolejną falę upałów. Sprawdźmy, jak z upałami radzą sobie mieszkańcy Krakowa i czy wiedzą coś o drzewach tlenowych. Chodźmy. Jak sobie pani radzi w takie upały? No przecież muszę dużo pić, bo jestem już senioritką, taką podeszłą, no więc muszę dużo pić. Jak sobie pan radzi w takie upały? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co pan... Trzeba wytrzymać, tak? No, chodzę tam, gdzie nie ma słońca. A jak sobie radzisz z takimi upałami? Nie radzę. Mam takie pytanie, jest bardzo gorąco, jak sobie siostry radzicie? Dziękuję. Nie radzą sobie. Ja też bym sobie nie radził. W sumie to ja sobie nie radzę. Chodźmy na piwo. Czy wie pani może, co to jest drzewo tlenowe? Nie. Tak, a jakże, bardzo ładne ma listy. Jak one wyglądają? O tak. Słyszałam o tym drzewie, mianowicie to się już zapomniałam, jak się nazywa. Czy wiesz, co to są drzewa tlenowe? I już dziecko nie płacze, bo wie, co to są drzewa tlenowe. Drzewa tlenowe wyróżniają się tym, że podczas swojego wzrostu produkują 10 razy więcej tlenu i potrafią przerobić 10 razy więcej dwutlenku węgla. How long does the tree have to grow to, you know, to give us some shade? Decades. Yeah, all right. Jestem na biochemii, powinnam to wiedzieć. Wiem, że brzoza szybko rośnie, to 20 lat. Dom na pewno z 25 lat. Pewnie długo, no może z 50. Wiele miast, instytucji oraz nieprzeciętnych ludzi stara się pomóc klimatowi, sadząc drzewa i lasy. Jest to genialna inicjatywa. Niestety gwałtowne zmiany klimatyczne oraz deforestacja pokazują nam, że możemy nie mieć tyle czasu, aby zazielenić planetę. Dlatego drzewa tlenowe są tak bardzo ważne, ponieważ rosną 5 razy szybciej. Jak się pani teraz czuje? Dobrze, dziękuję, tak, dobrze. Sprawdźmy, jak gorące jest samo serce Krakowa. 46,5 stopnia w słońcu. A dla kontrastu sprawdźmy, jaka temperatura jest na krakowskich plantach, gdzie znaleźliśmy upragniony cień. 26 stopni. A teraz sprawdźmy, jaka jest temperatura w naszym samochodzie. 53,5 stopnia. Najlepsza na ochłodę jest środa. Środa, dzień loda. Obecnie ludzkość wytwarza więcej dwutlenku węgla, niż natura jest w stanie przetworzyć. Ile dwutlenku węgla wydziela człowiek w całym swoim życiu? Jest to duża, duża liczba. Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś samochód, waga samochodu? Tir. W tonach. Strzelaj. Pewnie parę tysięcy. 5 ton, także co myślisz o tym? No to parę tysięcy kilogramów, nie? Trafione! A jeżeli zastanawiacie się, jak wyglądają drzewa tlenowe, dzisiaj jesteśmy w Krakowie w Ogrodzie Botanicznym, gdzie znaleźliśmy dwa drzewa typu paulownia. Jeden młodszy, drugi dojrzały egzemplarz. Kończymy naszą wycieczkę po Krakowie, było bardzo gorąco. Jak widzieliście, jest wiele różnych typów drzew tlenowych. My w Fundacji Pozytywni CO2 stawiamy na drzewa typu Kiri. Jest to odmiana europejska, która najlepiej przyjmuje się na naszym rodzimym gruncie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o drzewach tlenowych, zapraszamy na naszą stronę internetową www.pozytywniceo2.pl. Widzimy się w następnym odcinku. Siema! Jesteśmy już po nagrywkach w Krakowie, jest straszny upał. Mamy wsiadać do samochodu, który stał cały dzień na słońcu. Sprawdźmy, jaka jest temperatura. Aż się boję. 61 stopni.